No ale czy zdołają grać dalej? Jest ciągle Revenge, także to też jest Dying bardzo istotne. Jest ciągle Poison Nova, jest ciągle Sonic Wave. Sports chyba. Oni chcą sobie wziąć tego Roshana. Stracili Aegisa w sumie troszkę za darmo, ale za chwilę będzie Roshan. Za chwilę będą mieć okazję, żeby znowu ten Aegis pojawił się w inwentarzu Anti-Mage'a. Skywalker Vice i Shiva. Shiva, bardzo ważny item przeciwko Attack Speedowi, który daje dużo dla Teamu Mouse. Anti-Mage, Templar, Assassin, Bounty Hunter, wszyscy z niego korzystają. No i czekamy na Roshana, myślę. Tutaj raczej do tego momentu niewiele się zmieni. Chyba że IG decyduje się teraz na push midem, ale będzie im chyba ciężko wejść na high ground. Gold per minute Anti-Mage'a 642. To jest prawie poziom Morphlinga w ostatnim meczu. 4200 golda już odłożone, także buyback na pewno gotowy, czy coś jeszcze będzie do tego jego zestawu. Na pewno zaraz może być to Aegis. A Sing Sing też ma jednego slota wolnego i 1800 golda w kieszeni. Idą po Roshana. Jeszcze minutka. Będzie gotowy. Desolator. Także bardzo dużo fizycznego damage'a. Przyjrzyjmy się jeszcze raz itemom, jak one tam wyglądają, czy tutaj coś jeszcze ciekawego doszło. No nie ominęliśmy nic akurat. Chociaż nie, jest drugi Ghost Scepter i to jest Ghost Scepter na Tide'zie. Który może mu się przydać. Anti-Mage teraz już przez Aegisa musi uważać. Jest szarża na Anti-Mage'u. Anti-Mage wylinkował, ale Fear nie przerywa szarży! Hex? Jednak przerwał, jest hex na Anti-Mage'u, to jest okazja! Nie. Nie korzystają. Jest już Roshan. Obydwa teamy o tym wiedzą. On bardzo szybko może, on bardzo szybko może zniknąć. Już wiedzą, Malik tam się zbliża. Odpalona Shiva ze strony Queen of Pain, ale nie mają jak powstrzymać tego Roshana. Anti-Mage ma teraz Aegisa, Sing Sing podniesiony, jest tam Fear, atakuje go, jest Revenge, ale to za mało. Black nawet niewzruszony, niewzruszony Black morduje na górze, na dole. Niestety, ale Rubik, nie przetrwasz tej sytuacji i to jest kompletny wipe. No, zapowiada się kompletny wipe. Nikt nie dotyka Fira, on cały czas na full HP, ale teraz siła złego na jednego i Fear polegnie. Tak jest, Anti-Mage. Black. Nawet na chwilę mu to życie jakoś potężnie nie spadło. Cztery osoby po stronie Evil Geniuses nie żyją. I Mousesports może iść po zwycięstwo na tą chwilę, ponieważ nikt ze zmarłych po stronie Evil Geniuses nie ma nawet na buybacka. Myślę, że EG liczyło na to, że wskoczą w Roshana, że tam pójdzie Revenge, że cały Roshpit uniesie się do góry, jest zestanowany. Ale Roshan zszedł w 10 sekund. Nawet tak może nie. I Black jest już nie do zatrzymania niestety. Zobaczcie jak szybko ta linia schodzi. Jest jeszcze fortyfikacja. Pojawił się tam Malik, pojawił się tam Rubik, ale Magina jest zbyt wypasiony. On już nawet stary mało co do tego źródełka nie wchodzi. Wracają dobić Taraxy. Ginie w tym wszystkim Wisp, Bambu na low HP musi odpalić BKB. No Anti-Mage znowu w tarapatach, ale on ma Aegisa. Tam spokojnie, każdy prawie, chyba każdy ma na buybacka, tak jest. Tracie Aegisa. Będzie respawn, będzie Blink myślę od razu, chociaż jest telekineza. Szybciej niż Blink, to jest bardzo dobra reakcja Bediza, który jest stand-inem teamu EG. Szukają go, chcą zdjąć tego Blacka, mają okazję, on nie ma teraz Aegisa, tak jak on powiedział, ma na buybacka, ale mimo wszystko udało się Evil Geniuses zdjąć Anti-Mage'a. No i jest buyback, także 5 minut cooldownu. Jeszcze ma 5000, kupił sobie Bashera. Było go stać. To jest znaczące, jakby nie było. Basher... Basher tutaj przerywa Firowi to co on by chciał robić, czyli obijać wszystkich naokoło. Zobaczymy, czy zostanie wykorzystany już za chwilę. Najprawdopodobniej tak, jest smoke. Idą na górę gdzieś. Chociaż z tej góry pewnie przejdą na mida, zaraz zobaczymy.
chyba nie chcą, żeby Maus o tym wiedziało. Starają się sprawdzać, czy oni mają dalej Gema. Mają dalej Gema na Venomancerze. Także oni zdają sobie sprawę z tego, co widzi Mousesports. Mm-hmm. Chociaż z tego sobie właśnie nie zdają sprawy, ponieważ nie mieli wizji na High Groundzie. Właśnie Fear umarł ze strony Blacka. O, jak on się tam znalazł? Dlaczego on był tak daleko? Już szybko idzie, wyteleportowuje się. Jest Wisp, pojawia się tutaj wraz z Sing Singiem, czyli z Templar Assassin. Rubik znika w 3 sekundy. To już jest dwóch martwych bohaterów po stronie Evil Geniuses. Demon też musi się wycofywać. Otwarta droga dla Mousesports do tego, aby zdobyć drugą wieżę na High Groundzie i te baraki, aby zniszczyć drugą linię. No, 46 minut. To na razie rekord, jakby nie było, więc nie jest źle. Ale T3 właśnie pada. Nie wiem, czy cokolwiek stanie z nim powstrzymać. Już za 5 sekund będzie Sonic Wave. BKB na bambu odpalone. Templar Assassin bije te reakcje, one praktycznie wyparowują. Black robi co tylko chce. Odpali zaraz pewnie Mantę i BKB jest nie do powstrzymania. Dwie linie padają. I to jest chyba koniec tego meczu. Już zaczyna się dive. Za niedługo pewnie pod fontannę, chociaż teraz odpalony jeszcze Revenge. Jest Ultimate Queen of Pain. Ale Magina niewzruszony. Mu się nic nie dzieje na chwilę obecną. On tu biega i morduje. Słyszę teraz Fira. Nie ma Magina teraz tego BKB. To może być okazja do zdjęcia go, ale jest obok niego Sing Sing. Nie zapominajmy o tym. Templar Assassin też małego damage'a nie zadaje. I Fear topnieje. Demon też musi wracać do jeziorka. Siedzą w ich bazie jak w swojej, panowie z Mousesports. Mm-hmm. Maelstrom na Venomancerze. Nie, to już nic nie jest do zmienienia. I jeszcze będą próbować. 11 minut po 9. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w meczu numer 3. Mam nadzieję, że jeszcze się nie zaczął. Abyssal Blade. Na Anti-Mage'u, no to skompletował już chyba wszystko, czego Anti-Mage potrzebuje. Tak jest. Już nic tam nie ma. Przeszedł grę. Można by jeszcze Battlefield na coś zamienić. Demon znika. Teraz Ghost Scepter, Ultimate. Jest tam Fear. Biegnie do niego, ale on nawet nie ma co nawiązywać walki na chwilę obecną na Anti-Mage'a. Dwie linie zniszczone. Jeszcze Evil Geniuses nie poddaje tego meczu. Jeszcze widzą jakąś tam okazję do tego, żeby wygrać ten pojedynek. Ale na chwilę obecną wygląda to jak przedłużanie agonii. Mhm. Sytuacja z buybackami? Idzie Team Mousesports, tak, po raz kolejny. Słyszę Wispa. Hex na Maliku, podniesiony teraz jest NBM. Black, ale ma tego... Nie ma Aegisa! I nie ma buybacka. I nie ma buybacka! Ale to jest tylko 60... I ginie Kuroki! Oh man! I Fear, słyszę szarże! Biegnie na bambu! Jest tam Queen of Pain, przypominam, oni mają Gema, wykupił się Wisp, ale Wisp to jest za mało. Wisp to jest za mało, żeby na chwilę obecną powstrzymać EG, które naprawdę poszło do przodu, olewają swoją bazę, idą całą piątką, no nie mają już nic do wyboru, oni dobrze wiedzą, że albo wóz, albo przewóz. No ale jest Templar Assassin, on ma na buybacka, także ją trzeba będzie zabić dwa razy w jej własnej bazie, kiedy się zaraz odrodzi. Shadow Shaman się wykupił. Nie, nie ma szans, żeby cokolwiek tu zrobili, tym bardziej... Musieliby wbić, wymordować czterech i wejść prosto do bazy. 20 sekund do buybacka Maginy, nie ma szans. Zobaczymy. EG wydaje się, że mają szansę, wchodzą. Jest fortyfikacja, to kupuje trochę czasu Mousesports. Mousesports czeka 42 sekundy, 9, 8, 7 sekund do tego, żeby Magina mógł się wykupić i on najprawdopodobniej skorzysta z tej okazji. Padają pierwsze reaksy, padają drugie reaksy. Jest Queen of Pain, szarża, Revenge, Sing Sing, może mieć kłopoty, Fear, Ultimate na Templar Assassin. Waszowana jest, ale zdążyła odpalić BKB, Magina już tam szaleje. EEG w tarapatach. Teraz wykończy jeszcze Tida, chociaż ładnie go tutaj próbuje dżukować. Całkiem nieźle mu to wychodzi, ale końcówka HP. No i tak trzeba przyznać, że EG osiągnęło całkiem dużo w tym puszu, bo niszczyło Melerax na widzie. Tak, prawda, to w grze niewiele zmieni, ale próbowali walczyć. Cały czas EG.
Evil Geniuses nie poddaje się. Cały czas szukają rozwiązania. Czekają może na błąd ze strony Mousesports, który zapewni im zwycięstwo, ale Mousesports nadal jest zdecydowanie do przodu. Templar Assassin z Mantą. Fizyczny damage jest wręcz obrzydliwy ze strony Mousesports. Forstaw na Bounty Hunterze, co jest dosyć egzotyczne, ale ciekawe i fajnie. Idą po trzecie reakcje. Ja myślę, że oni idą prosto. Nie, masz rację, idą po trzecie reakcje. Tidehunter się wykupił dalej, nie oddają tego, dalej walczą. Tidehunter nie ma revenge'a, ale co z tego? Gdzieś tam jeszcze próbuje tym Anchor Smashem obniżać damage, ale nie. Tego damage'a jest za dużo. Nic nie jest w stanie już to zatrzymać. Reakcje zaraz padną. Jeszcze tylko fortyfikacja przejdzie. Tak jest. I rzucają się wszyscy na mele reakcje. Ale jest Fear, jest Malik. Nie ma jeszcze Revenge'a. Nie ma Revenge'a i to jest niestety zła wiadomość. Fear teraz jeszcze szaklowany. Umiera niestety Spirit Breaker. Mega creepy na rzecz Mousesports. I to, proszę pana, już najprawdopodobniej jest GG. To jest wygrana Mousesports. Tutaj już i Evil Geniuses nie ma co zrobić. Gonią jeszcze 007. Oj, jaki basz. Oj. Czy ty Wisp. Słyszę Wispa z Blackiem. Jeszcze zdążył a Queen of Pain skaksować Anti-Mage'a. Ale to koniec. Bardzo fajny mecz. Bardzo fajne piki. I jest GG ze strony najpierw 007. Pięknie zagrało Mousesports. EG trochę zabrakło i mamy nadzieję, że nie ruszyli z grą numer 3. Jeżeli nie ruszyli, to za chwilę u nas, na naszym streamie. Tak, ja zmienię streama, on za chwilę będzie znowu online i zmienię tak, go na 720. Tak, nikomu nie powinno ścinać. Zmienię go na 720, no i GD720P i zobaczymy później, porównamy na YouTube, jak wygląda jeden, jak drugi. Jakieś decyzje będą jutro.